Witam, elo, cześć, siemanko, ja nazywam się Just Mr. Matthew, witam was na moim pokładzie, witam was w kolejnym odcinku z gry Tomb Raider 1. Co się stało? Nagrywam ten odcinek drugi raz ze względu na to, że mikrofon mi zastrajkował, mikrofon albo OBS. Urywało mi tekst, czyli na przykład nie było Tomb Raider, tylko to... der. Po prostu fragmentami tekst mi ucinało. Nie wiem, czy nie nadpisałam przypadkiem swojego zapisu, aczkolwiek nie, jest to poziom 207, znaczy zapis 207. I teraz, jak pamiętacie, skończyliśmy tutaj i tutaj były drzwi, które miały jedną tą literkę zdartą. Omega, gamma, gamma, omega. Omega to góra, czyli powinno być coś, góra, dół, dół, góra. Czyli to powinno być tak. I sprawdzę sobie na początek, bo pierwszej może nie trzeba ruszać. Dokładnie, czyli ta pierwsza, moi mili, literka to była gamma. Czyli to była, moi mili, gamma. Lecę sobie dalej. Powiem wam, że nie pamiętam z tego nic. Nawet jak to nagrywałem, dlatego że to było nagrywane z... Oj, dwa tygodnie temu, powiem wam szczerze. Naprawdę. Tak, po prostu wcześniej nagrałam zapasów Tomb Raidera. A teraz to już nie mam nic, dlatego muszę nagrywać dalej. I teraz tak, góra czy dół? Góra czy dół? Chyba dół. Chyba dół, bo tutaj, moi mili, będzie trzęsienie ziemi. Tak mi się przynajmniej wydaje. Tylko czekajcie. Tutaj nie. Odwróć się, Lara. Daj mi sy, bo sy też się mogą obracać. Teraz patrzcie, jakie tu mamy rączki, którymi ona to może złapać. To jest 2D, moi mili. Dawaj. O, słyszycie? Tam się po prostu wszystko pierdyknęło, zawaliło. I jesteśmy w czterech literkach. Tu może nie będzie widać. Ale teraz będzie parkour na górze. Trzeba będzie skakać po tym załamanym moście. Dawaj. Dawaj, dawaj, dawaj. I teraz tak, moi mili. Ja sobie oczywiście to zapiszę. Sorka. Ale muszę. Na pierwszym miejscu oczywiście nie będę nadpisywał, bo potem znów będą błędy. Znów będzie dupa. I teraz ja muszę skoczyć tutaj. O, dokładnie tutaj. Dobrze mi to wyszło. Teraz chyba tam do góry. O, tam. Wow, Lara, powstrzymaj się. Teraz na młot. Tak mi się przynajmniej wydaje. Lara, odwróć mi się. Jestem hardkorem, robię to bez zapisu. Możecie mnie teraz szanować. Nauczyłem się grać w Larę. Dawaj, dawaj, dawaj. Dawaju, dawaju. Dawaju. Dobra, teraz sobie zapiszę, bo ten skok będzie chyba troszkę bardziej hardkorowy, bo ja muszę wskoczyć tam na górę. Albo w sumie nie. Będzie zbyt łatwy. Odwróć się. I teraz tak, mamy wspinaczkę. Wspinaczkę w zlewającym się jak główienko terenie. Goryl. Chodź tu, małpo. Chodź tu, małpo. Chodź tu, małpo. Nie chcesz przyjść do mnie, małpo, to ja przyjdę do ciebie, małpo. O! Nie, ona i tak nie chce przyjść do mnie. Ja sobie to zapiszę i sobie do niej wskoczę, jeżeli ta małpa się mnie boi. R-ka, ale muzyczka się znów pojawiła. Lubię takie. Lubię muzyczkę w ogóle w Tomb Raiderze. Do dołu nie wskoczę, bo tam jest krokodyl. Nietoperz, umieraj. Małpa, umieraj. Giń, giń ty. Tu jeszcze będzie gdzieś aligator, moi mili. Aligator, krokodyl, ja już sam nie wiem, co to jest. Ale wiem, że tu będzie. Nawet chyba dwóch.
widzicie? O, tu płynie. Muszę do niego podpłynąć. Tu będą dwa chyba nawet. Tu będą chyba dwa, nawet na pewno. Już je widzę. Wow, ale bym wpadł. Podpłyn tu. Podpłyn tu, no. Szkoda, że tu się celować nie da, moi mili. Byłoby dużo łatwiej niż takie celowanie na oślep. Jeden już umarł. A drugi? Dwóch umarło. Gitarka. Gitarka. Tu w wodzie chyba, moi mili, nic nie było. To było tylko takie pole dla popisu dla aligatorów. Ale ja się przejrzę. Nigdy nie wiem, czy w wodzie może coś się znajdować, czy nie. Ale chyba nie. O, zapomniałam, że tu jest poziom tlenu, który mi się kończy pod wodą. Chociaż o taki realizm zadbali w tej grze. Te goryle, co słyszeliście, to one są na dole. Bo zaraz wam pokażę, jak to ładnie wygląda. Tylko tam się przejdę, bo tam jest chyba moje mini medipack. A medipack, jak wiecie, mi potrzebne są. Ale teraz mogliby mi zrobić jumpscare, żeby te krokodyle ożyły. Dawaj. Dawaj, dobra. I teraz, moi mili... Tylko ja zapominam, jak ja tam wchodzić powinienem. Dawaj. Dawaj, Lara. F5 sobie tu zapiszę, bo mi się przyda, bo pewnie tego nie zrobię za pierwszym razem. Teraz tak, robię tak. Robię tak. No właśnie. No właśnie. O, gitarka. Wyszło mi jednak za pierwszym. No dobra, nie za pierwszym, ale wyszło mi. I tutaj mamy, moi mili, naboje do chyba Uzi i chyba do... i dwa medipaki. Jeden medipak. Nie wiem, dlaczego tych naboi do Uzi nigdy... Znaczy, nie, naboi do Uzi. Nie wiem, dlaczego tego Uzi nigdzie nie mogę znaleźć. Przydałoby mi się, powiem wam szczerze. Teraz wam coś pokażę. Dawaj, Lara, tutaj, 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 bo widzowie chcą coś zobaczyć. Lara! Patrzcie, jak tam jest ładnie. Lara, do przodu i się rozejrzyj. Patrzcie, jak to wygląda epicko. Strasznie mi się podoba to. Te podróbka koloseum. Nie no, żartuję, to nawet podobny nie jest. Teraz musimy sobie zrobić... już wam pokażę, żeby za dużo nie szukać. Save game. Tutaj musimy wskoczyć, moi mili. Nie tak chciałam to zrobić. Chciałam to zrobić troszkę inaczej. Chciałam to zrobić bliżej tutaj. Obiła się Lara, obiła się. Weź to, mego medipaka. Przy okazji sobie wciągniemy. O, ale dostałem. Catów. Large medipak. No może na razie wezmę small medipaka. Chyba powinien mi wystarczyć. I teraz stąd muszę wskoczyć tak. Tak, bij się w klatę, bij się w klatę. Daj mi wygrać. Brawo, ale te goryle są durne. Tutaj chyba nie będzie nic. Nic, 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 jak tak patrzę. Oprócz medipaka, którego chyba jednak tu gdzieś znajdę. Czyli po lewej stronie. O tutaj, dokładnie. Biorę sobie medipaczka i lecę dalej w przygodę. Przyglądając się na... tyłek Lary. Oczywiście żartowałem. Whoops. Whoopsie doopsie. Nie o to mi chodziło. Load game. Tu powinien być, o dokładnie, o ten skok mi chodziło. Wow, 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 wow. Ale to jest po prostu magia świąt Bożego Narodzenia, że te goryle są tak durne. Coś tu jeszcze jest? Uf, 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 uf.
Ale bym się spierdzielił. Tak, Lara, skacz. Tak, Lara, skacz. Pokaż mi, co tu jest. Tu musi coś być. No nie wierzę, że tyle, kurde, dziur i... W żadnej nie ma nic. Tam jest Medipak, widzicie go? Ja go widzę. A jak wy go nie widzicie, no to musicie pójść do okulisty. XDD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 D
Przytrzyma. No wchodź. Czego ty nie chcesz wejść? A, bo tu jest skos. Boję się, że się w główkę walniesz. Ubiedactwo. I teraz jest coś, z czym mam największy problem w larze, moi mili. Zapiszę to sobie. Chodzi o... O właśnie to, że nie wiem jak spadać, żeby się od razu złapać tego. Bo ja gdzieś właśnie ten odcinek poprzedni tu skończyłem, bo tego dużo szukania było. Zaraz sobie sprawdzę. Nie wiem, czy to nie było po prostu tak, że to trzeba... Dokładnie, że to trzeba spadać i od razu kontrol łapać. No dobra, może być. Lecimy sobie w lewą stronę, aż na ten klif, który wejdziemy maksymalny. Widzicie, po lewej stronie. Nuży mnie ta lara... O, tam patrz, się przebiegł kolejny cwaniak, który myśli, że jest koksem walącym się w klatę. Bekę mam z tych goryli, naprawdę, bo lwy to atakują, cię atakują i nie zatrzymują. Tu jest, kurde, jakiś nietoperek. Umarł? A kto umarł, ten nie żyje. Dobra, zrobimy to tak. Bo nie wiem, czy widzieliście. O, dokładnie, tu było takie coś. Zapiszemy sobie oczywiście gierkę. Save game. W Palacu Midasa. Czegoś nie było przypadkiem? Nie, tu nic nie było. Tutaj mamy wskakiwankę. Powoli, Lara, bo tu potrafi być nieraz spadek. Co wtedy zrobisz? Padniesz i się nadziejesz na tyłek. Nie szkoda ci? Dobra, lecimy w lewo. I lecimy po... Wow! Nie zauważyłem, że to są te koślawe płytki. A do dołu bym na razie nie chciał wpaść. No nie opyla mi się. Nie wiem, czy to w ogóle nie tam, gdzie były te aligatorki. Gitara. Zapiszę sobie grę jeszcze raz. Oczywiście nie wiem, czy pamiętacie, my musimy aktualnie zebrać trzecią sztabkę. Bo mamy już ich dwie, a potem będziemy musieli je pozłocić. Weź mi się, Lara, rozejrzyj. Dobra, F5, bo czuję, że tu coś będzie. Mam nadzieję tylko, że nie Pierre Dupont. O, tam jest, kurde, lew. Jak pierdziel, czemu to nie chce zginąć? Uff. Zestresował mnie. Tu, 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 tu. Ale muzyka. F5. Wolałbym tam nie wpaść do tego... O, tam już byłem chyba, widzicie te goryle? Tylko to jest jakaś druga strona. Cholera wie, co to jest. Tak czy siak mogę iść tędy. Bo tędy się przejdę. Ale czegoś czuję, że tu coś będzie na mnie czekać. Aha. O, tam. Miałam mówić, że już tu byłem i tu już nic nie zrobię. Ale chyba mogę wyjść tędy. Tylko którędy? Aha, do wody. No nie wierzę, kurde. Z krokodylem pływać bez jaj. Szybko, Lara, szybko, szybko, bo ci dupę wygryzie.
I teraz go zabijemy oczywiście, tak? Co będziemy? Chciał cię zjeść. Chciał cię Lara zjeść. Chciał cię zjeść, to go wybijemy. A kto umarł, ten pływa na powierzchni. A, wiedziałam, że pomyślicie, że powiem co innego. Dawaj, Lara. A wiedziałem, żeby to kurde zapisać. Wiedziałem. Ups, ups, ups. Czy ja mam shotguny? Mam z 4 nabojami. I jeszcze raz, Lara. Duży medipack. I jeszcze raz, Lara. Chciałam powiedzieć zapisz, no ale... Już trudno, nie mam na to... Lara, no przeładuj! Ja pierdzielę, co za... Głupia laska. O, ten chyba się zbugował. Zresztą cholera go wie, co on robi. Ja pierdzielę, jak można człowieka na taki hardcore wrzucić. Nie wiem, czy dobrze, że nadpisałam ten poprzedni. No ja już tędy wchodziłem, lol. Ja tam chyba nie wejdę. To jest najgorsze. Nie wiem, jak ja teraz będę musiał szukać tego wyjścia. To było tu, ale ja tu chyba nie doskoczę. Nawet nie ma bata takiego. Tam też się nie dostanę. Kurde, teraz co ja mam zrobić? Ja byłem tam na górze, nie? Kurde mać. No ja tu byłem. Dobra, zrobię cięcie i znajdę jakoś wejścia na górę. Dobra, moi mili, wróciłem mniej więcej w miejscu, gdzie spadłem. Teraz spróbuję wskoczyć tam, bez może spadania już. Nie wiem, czy się wtedy tutaj znajdowałem. Tak, tutaj, bo była ta woda. Czyli jeszcze troszkę dalej byłem. Tutaj był chyba nawet ten krokodyl. Tylko nie wiem, czy ja go ubiłem, czy ja go nie ubiłem. Ubiłem go, gitara. Dawaj, Lara. Teraz chyba ja się spierdzieliłem. Tutaj, dokładnie, a powinienem tam przeskoczyć. O, tutaj. Teraz ja sobie zapiszę, bo... Czuję, że spierdzielę się tu jeszcze milion razy. Pomalutku. No nie wierzę, że to było tylko sztabka. Sztabka złota. Czyli teraz musimy wrócić, moi mili, do Midasa. Bo mamy 3 sztabki złota. Tylko teraz tak, najszybciej którędy będzie wrócić do Midasa. To były któreś z tych drzwi, gdzie były alfa, omega, alfa, omega. Pamiętacie? Ja się może tutaj tam teleportuję, czyli zrobię cięcie. A few moments later. Dobra, moi mili, pojawiam się przed Midasem i teraz musimy mu dać nasze lead barry, sztabki do pozłocenia. Z tego co pamiętam, to trzeba podejść tutaj na blisko i po prostu wystawić mu sztabki. Zobaczcie, jak ono złoży rączki swoje. Lead bar, klikaj. O, widzicie? Ale jak stęka, jakby te sztabki nie wiadomo jak ciężkie były. No i teraz z tego co mi się wydaje, mamy gold bar, czyli pozłaczaną sztabkę. Teraz musimy zrobić to z 2 kolejnymi sztabkami. Masz Lara? Masz Lara. Dobra, to jeszcze jedna. I co, moi mili, pozłociliśmy sztabki. Ja myślę, że na ten moment to będzie tyle, tylko sprawdzę, czy się pożłociły na pewno. Jak najbardziej. Na ten moment to będzie, moi mili, tyle. Ja się będę z wami żegnał. W następnym odcinku wrócę już, albo spotkamy się przy tym pojemniczku na 3 sztabki, tam gdzie, pamiętacie, był taki.
Jeżeli Wam się odcinek podobał, zachęcam Was do zostawienia łapy w górę, komentarza. Zachęcam Was do wbijania na mój fanpage, gdzie za niedługo pojawią się foty, miniaturki, tak jakby z nowych trzech gier, które trafią na kanał po ukończeniu mojej mini Lary, Spyro i Wormsów, które w momencie tego Tomb Raidera nagrywania są już ukończone. Ja się będę z Wami na ten moment żegnał. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!